Cześć, porozmawiajmy o programowaniu. Dzisiaj opowiem Wam o podstawowych zasadach, które każdy programista powinien mieć opanowane. Na początku mogą się one wydawać trudne, ale z czasem zaczynają być coraz bardziej intuicyjne, a pracując w dobrych firmach, nawet nie zauważamy, kiedy stają się naszą codziennością. SOLID, czyli zespół zasad, które stworzył stary dobry wujek Bob, czyli Robert C. Martin. Jeżeli ktoś tego pana nie kojarzy, to zapraszam od razu pod filmik, wrzucę link do strony, gdzie będziecie mogli sobie o nim poczytać. A osoby, które go znają, to doskonale wiedzą, że warto temu panu zaufać. I w związku z tym zasady SOLID, które zostały sformułowane w roku 2000, od razu niemalże stały się podstawą programowania obiektowego. Pytania na temat Solida pojawiają się na rekrutacjach na MIDA w formie powiedz, co oznacza każda literka i opowiedz coś o jednej z nich, o jednej zasadzie. Natomiast senior też zazwyczaj spotyka się z tym pytaniem i wtedy już dobrze byłoby wejść w szczegóły każdej zasady, zaczynając niestety zazwyczaj od znienawidzonej przez wszystkich literki L, ale o tym za chwilę. Zaczynamy od zasady pojedynczej odpowiedzialności. Najbardziej teoretycznie zasada ta mówi o tym, że nigdy nie powinniśmy mieć więcej niż jednego powodu do modyfikacji klasy. Częściej mówi się po prostu o tym, że tak naprawdę każda klasa i każda jej metoda powinna mieć tylko i wyłącznie jedno zadanie do zrealizowania. Żeby to najlepiej zobrazować, może spójrzmy na kod. Przygotowałem wcześniej prostą klasę, która ma za zadanie stworzyć nam post. Jak widzimy, mamy tutaj prostego trycatcha. Na początku dodajemy do bazy danych wiadomość i w catchu logujemy ewentualny exception. I niestety, mimo że wygląda to całkiem nieźle, to łamie zasadę właśnie SRP, czyli Single Responsibility Principle, przez to, że ma dwa zadania do wykonania. Pierwszy to jest dodanie posta do bazy danych, a drugie to zalogowanie tego błędu. Możemy to w bardzo szybki sposób naprawić, tworząc sobie drugą klasę. Nazwiemy ją ErrorLogger. I w klasie stworzymy metodę log, która będzie nam oczywiście przyjmowała parametry potrzebne do zalogowania. Przenosimy to, co było w catchu na początku. Inicjalizujemy nową klasę, nowy obiekt i w tej chwili tylko wywołujemy odpowiednią metodę. Dzięki takiemu podejściu, takiej zmianie, w tej chwili klasa post ma tylko jedną odpowiedzialność i jeden powód do zmiany, to znaczy stworzenie posta, czy stworzenie nowego wpisu. Natomiast klasa ErrorLogger w naszym przypadku będzie odpowiedzialna za logowanie ewentualnych błędów. Kolejna zasada to zasada open-close. Zasada otwarte-zamknięte mówi nam o tym, że każda klasa, każda metoda
Każdy moduł czy funkcjonalność powinna być otwarta na rozszerzenia, ale zamknięta na modyfikacje. Mówiąc w większych detalach, powinniśmy powiedzieć, że element w programie powinien być w stanie rozszerzyć swoją funkcjonalność bez zmiany kodu tego elementu. Jak to możemy osiągnąć? Oczywiście przez dziedziczenie. I spójrzmy znowu na przykład. Znowu mamy przykład naszego posta, tworzymy nowy post, z tym, że w tym przypadku dodaliśmy nowy rodzaj postu i będzie to post jako tag. I taki post rozpoznamy poprzez to, że będzie on się zaczynał od hasza. No i właśnie, z jednej strony wygląda ten kod dobrze, ale nie daj Boże, żebyśmy teraz chcieli dodać jeszcze jeden rodzaj postu, na przykład post, który powiadamiałby użytkownika o tym, że został on stworzony, poprzez na przykład wiadomość, która zaczyna się od małpy, to musielibyśmy dołożyć kolejnego else if'a i to totalnie burzyłoby naszą zasadę otwarte, zamknięte. W związku z tym wprowadźmy proste dziedziczenie, nową klasę, tylko jeszcze zamienimy sobie tutaj dostępy do tych klas. Tutaj zmienimy, przepraszam, na virtual i tworzymy nową klasę tag post, która będzie dziedziczyła po naszym poście. I klasa ta będzie miała też jedną metodę, która będzie nadpisywała naszą metodę createPost. I to, co będzie robiła, to będzie dodawała właśnie post jako tag. Dzięki takiej prostej podmianie mamy kod, który spełnia zasadę otwarte, zamknięte, ze względu na to, że teraz dodanie kolejnego rodzaju postu nie wymaga zmiany w aktualnych klasach już stworzonych, natomiast sterowanie tworzeniem odpowiednich postów wyrzuciliśmy na inny poziom aplikacji. Zasada podstawienia listów, albo dla wielu to gówno, którego nikt nie rozumie. Zacznijmy może od definicji, ale to muszę przeczytać. Zasada podstawienia listów. Zasada mówiąca, że funkcje, które używają wskaźników lub preferencji do klas bazowych, muszą być w stanie używać również obiektów klas dziedziczących w klasach bazowych bez dokładnej znajomości tych obiektów. Kompletnie tego nie kumałem przez długi czas, więc spróbuję to bardziej po polsku opisać. Kiedy dziedziczymy po danej klasie, to musimy mieć pewność, że robimy to w taki sposób, że implementując, nie zmieniamy, dziedzicząc, nie zmieniamy funkcjonalności naszej klasy bazowej. A jeszcze inaczej, kiedy dziedziczymy, to musimy to właśnie robić w taki sposób, żeby w każdym momencie pod klasę pochodną można było podstawić naszą klasę bazową i nie powinno to rozwalić naszego kodu. Zobaczmy, jak to wygląda w kodzie. Tutaj przygotowałem już troszeczkę więcej od razu kodu, bo trochę dużo byłoby pisania. Więc mamy naszą klasę post, mamy naszą klasę tag post, którą już wcześniej widzieliście, i wprowadziłem klasę mention post, o której mówiłem, czyli post, który powiadamia użytkownika o tym, że został taki post dodany. No i dodałem również handler. I handler ma za zadanie zebrać tam wszystkie nowe posty i odpowiednio je potworzyć, odpowiednio je pokategoryzować i ogarnąć tak, żeby wszystko było dobrze. I co widzimy? Mamy tutaj for each'a. W for each'u wszystkie wiadomości są rozpatrywane, czy się zaczynają od hasza, czy się zaczynają od małpki. W zależności od tego różne obiekty są tworzone. I na koniec po prostu wywoływana jest metoda createPost, bo powinno być tak, że dany obiekt wie, co powinien stworzyć. Ale klasę mentionPost stworzyłem w taki sposób, że stworzyłem metodę createMentionPost, która na samym końcu wywołuje bazową
bazową metodę Create Post. Co to oznacza? No, oznacza to tak naprawdę tylko tyle, że jeżeli wywołamy metodę Create Post na obiekcie Mention Post, to niestety, ale stworzy nam się zwykły post, nie ten z powiadamianiem, ponieważ jest źle zaimplementowaliśmy daną metodę. W związku z czym można bez problemu to poprawić. Oczywiście override'ując naszą metodę bazową i tego base'a tutaj usuwając. I na tym właśnie polega zasada podstawienia blisko. Po poprzednim hardkorze pod literką I na szczęście kryje się sprawa dosyć prosta. Zasada segregacji interfejsów. Polega ona na tym, że powinniśmy mieć wiele dedykowanych interfejsów zamiast jednego ogólnego. Tak naprawdę osoby, które już w tej chwili korzystają z interfejsów, bardzo często nieświadomie zaczynają bez problemu podążać za tą zasadą, ale spójrzmy tak czy inaczej, jak to wygląda w kodzie. Tym razem stworzyłem prosty interfejs iPost, który właśnie będzie miał jedną metodę createPost i bardzo często z pośpiechu, nieświadomie moglibyśmy zrobić coś takiego, czyli jeżeli chcielibyśmy oprócz dodawania postów móc je również czytać, to wtedy zrobilibyśmy coś takiego jak dodalibyśmy metodę, która odpowiadałaby za podciągnięcie nam postu do przeczytania. No i tutaj niestety muszę Was zmartwić, ta zasada znowu, taki sposób znowu nam trochę burzy zasada open-close, no bo znowu musieliśmy zmodyfikować dany kod, dlatego dużo lepiej byłoby, gdybyśmy przerobili ten kod na postać taką, że zmienilibyśmy tutaj na iCreatePost i stworzylibyśmy do tego nowy interfejs do czytania i wtedy bez żadnego problemu możemy dodać kolejną metodę. I to wszystko. I w końcu dotarliśmy do ostatniej literki D, czyli dependency inversion. Podkreślę tylko, że mówimy o dependency inversion, a nie injection. Jest to dosyć ważna uwaga w kontekście rozmów kwalifikacyjnych. W zasadzie odwróconej zależności mówimy przede wszystkim o tym, że wysokopoziomowe moduły nie powinny być zależne od tych niskopoziomowych, a zależności pomiędzy nimi powinny być definiowane poprzez abstrakcję. Zasadę tą wypełnia się zazwyczaj poprzez użycie wzorca odwróconej zależności i jego najczęstszej implementacji, czyli wstrzykiwania zależności. Temat dependency injection może być tak skomplikowany, jak tylko chcemy go zrobić, ale na potrzeby tego filmu powiedzmy po prostu, że najczęstszą metodą na wstrzykiwanie zależności jest wstrzykiwanie ich poprzez konstruktor. I to właśnie teraz zobaczymy na przykładzie. Wróćmy do przykładu z pierwszej zasady, czyli z zasady pojedynczej odpowiedzialności. Znowu mamy naszą klasę post, znowu tworzymy post i mamy nasz error logger. Z tym, że właśnie mamy tutaj instancję tej klasy właśnie, w związku z czym jesteśmy bezpośrednio zależni od implementacji. Moglibyśmy tutaj dużo rzeczy zrobić, ale najprostszą naszą zmianą będzie po prostu stworzenie publicznego konstruktora klasy post, w której będziemy wstrzykiwać nasz logger i w tej chwili po tak prostej zmianie w zasadzie nie jesteśmy już uzależnieni od tego, jaka implementacja tego logera będzie wstrzyknięta, bo klasa post przyjmie po prostu to, co zostanie mi podane w konstruktorze.
I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przekazałem Ci dużo wartości, a którą będziesz mógł wykorzystać przy następnej rozmowie rekrutacyjnej. Daj proszę znać w komentarzach, czy jest jakiś temat, który chciałbyś, żebym omówił, a może chciałbyś, żebym wszedł głębiej w któryś temat, który został poruszony w ostatnich dwóch odcinkach. Na pewno wszystkie komentarze przeczytam, przeanalizuję i zaplanuję kolejne posty. A tymczasem znowu oczywiście zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!